55-letni szkoleniowiec, który trenował w Azerbejdżanie dwa czołowe kluby tego kraju, Neftchi Baku i Turan. Polski zespół, a teraz groźna sytuacja i całe szczęście, że nie dotknął piłki. Bardzo ciekawy zawodnik. Trudno mu zabrać piłkę, znakomicie gra głową, świetnie strzela z obu nóg, dlatego gra na środku właśnie tej formacji. A strzela przed chwilą Jasar, zamyka tam Sokołowski, jest Tomasz Waldo, Marek Sierczewski, tylko został Krzysztof Kukalski. Będzie próbował strzał, nie jest dośrodkowanie, ale to jest, będzie szansa na bramkę. Aj, jak niewiele brakowało. Jak? Kadyrow. Kadyrow do Kasumowa. Niedobrze, niedobrze, dobry strzał. Świetnie ustawiony Andrzej Woźniak. Lekki zmieniając tego piłkarza. Marek Świerczewski. Do Kuźby. Pierwszy kontakt z piłką. 18-latka. Z Górnika Zabrze. Bukalski. Strzał. Tutaj bardzo pieczołowici kryci i Kuźba. Wybrał Sokołowskiego, dobrze Sokołowski, do czerwca, serwiec może uderzyć daleka, no ale niecelnie. Potrafi ten piłkarz strzelić z daleka. Kolejna z zawodników Azerbejdżanu. No i zobaczymy, jak się spisze Ryszard Czerwiec. No, niewiele brakowało, a ten strzał Tomasza Wałd z bramy. W dalszym ciągu nie możemy znaleźć receptę na obronę Azerbejdżanu. Sulejmanow. Nie ma pozycji spalonej. Kasumow, bardzo niedobra sytuacja. Broni Andrzej Woźniak. Aj, było groźnie. Znakomitą. Niewiele brakowało, a Veli Kasumow, jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy Azerbejdżanu, zdobyłby dla tego zespołu poradzenie. Teraz Czerwiec strzelał, ale zbyt lekko. W trudnej sytuacji siadaczka. Do Ryszarda Czerwca, chyba powinien dośrodkowywać, tak też uczuni. Paweł Wojtala trzymany za koszulkę. Nasi zawodnicy. W środku duży tłok, dużo naszych piłkarzy i z daleka. Z daleka, ale...